Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem wam wszystko, co wiem o ogniu. Ogień to jeden z czterech żywiołów, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Łogiń potrzebny był do życia sto lat temu, zawdy, tak jak i teraz. Łogiń to światło lampy naftowej, co wisiała przy powale, albo na ścianie, a czasami stoła na kapie i oświetlała swoim bladym światłem calutko izbę. Łogiń to, to jest światło latarki naftowej, oświetlający drogę do stodoły i do obory bo trzeba wiedzieć, że jesienią i zimą zawcasu robiła się zima. No a trzeba było przecie łobrządek zrobić. Łogiń y, musiał być, no co by było na tym, strawę trawę uważać. Łogiń nagrzewał piec chlebowy, na którym matula roz w tygodniu piekła dną chleb. A na święta placki drozdowe. Łogiń ogrzewał całą izbę w zimę. A ze zimy w tamtych latach były srogie. Śniegi sięgały a po samo strzeche chałupy. A mróz jak w los na okno, gdzie w październiku, to w marcu dopiero schłodził z okna. A ile to trzeba było chrustu nanosić. Z lasu, ze wyłogrzać izbę przez całą zimę. Ale wiedzą no ci, co zeli w tamtych czasach. No i ci, co złopowiadań słyseli. Downie każdy, co wchodził z dworu do chałupy, to najpierw odsuwał fajerki na kuminie, łogrzewał se ręce. A jak miał jeszcze nogi skostniałe, to odwijał łonuce. I wkładał nogi do popielnika, no bo tam było przecie no i ciepli. I do całe życie rodzinne kręciło się. Wele izby, wele kumina, wele światła. No i chyba stąd. Łogiń jest symbolem światła, ciepła i łogniska domowego. No, łogin daje nam światło, ciepło przy ogniu można się było bawić, ale syćko trzeba było robić ostrożnie, z umiarem. Wystarceła chwila, by radość zmieniła się w płac. Ludzie strzegli się łognia jak ino mogli, ale nie zawdy to się udawało. Wystarceło, że latarka naftowo wywalała się w stodole. No i już Cało stodoła w ogniu. A jak stodoła, no to i całe obejście się spoleło. Bywało, ty z łogiń pokazywał się w chałupie. Łotkumina. Chałupy były drewniane, na zimę łogacone liściami, na górze, na powale. Tys wysypane były liście albo plewy, żeby górą ciepło z izby nie uciekało. Wystarceło, co by no kawałek gliny z od pod. I już iskra jak upadła na te suche liście, no to już cała chałpa w ogniu była. Nie daj Bóg, jak się sadzę w kuminie zapoleły. No to wtedy jak taka iskra upadła na sucho strzechę, to samo, ty jest chałupa z ogniem posła. No ale no i więcej... Pożarów to było od pierunów. Nase matki babki, jak ino z owoceły, jako chmura idzie, łod razu zapolały. Święcuno grumnice stawiały w co chroniła rodzinę łodłognia. Oj, ale ile razy tak było? Co to łod ty grumnicy? Chałupa się zapoleła. Łoich wystarceło, wysła jako chmura, ni stąd, ni zowąd, już pieruny waleły, błyskawice niebo rozdzierały, i nie wiadomo kiedy, już było widać dym, już gdzieś się poleło, a no i głoś, jak nadesła, tak burza w nocy. Wtedy trzeba było pierzynę węzełek wiązać, co tam było jeszcze cenniej segło. A jak jakie grosy było w chałupie, to matka do zona chowała. No i trzeba było cekać, pilnować, aby pierun nie uderzył w chałupę. A trzeba wiedzieć, ze chałupy, stodoły, łobory, w ten co zbyły drewniane, stoły jedne przy drugi. Wystarceło ze, pierun walnął w jeden pobudynek, a już poleło się całe obejście. A jak wysła jako hamera? To wie wszystko rozniesło łogiń po całej wsi. Ludzi z z nierównym przeciwnikiem, jak gino się dało. No, a dało się niewiele. No i blisko stras łogniowo była z 10 kilometrów ładnos. No nawet jakby i zoboceli ten łogiń, cy dym. No to zanim by dojechali z tą wodą, no to cóż, to już pół wsi by się spoleło. No, każdy ratował się jak umiał. Łopy ciągnęły ze studni kulosami wodę w drewnianych wiadrach, no i loły, jak się dało podejść do ognia. Matki strzegły wystraszone dzieciska, inne kobiety zdejmowały ze ścian obrazy Matki Boskiej albo Świętego Floriana, no i modleły się, żeby ten wiatr w drugą stronę. Jaki tam był ból, jaki tam był lament, jakie spazmy no tego się nie dało powiedzieć. Takie tragedie były zawdy w lato, a czasami zaro po żniwach, jak stodoły były pełne. No wtedy całe rodziny, a czasami nawet porę rodzin, zostawały bez dachu nad głową, bez jedzynio no zostały z niczym. Ale w tamtych latach ludzie byli jakby trochę inni. Pomagali pogorzelcom. Jeden doł łodzinie, inny doł jedzynie, inny znowu nocleg. No i tak wspólnymi siłami ludzie się budowali łodnowa. No i łodnowa drzeli jak gdzie jako chmura się pokazała na niebie.